Marcin Szczęść i Katarzyna, Ćwik, Klik, Łużna, parafia Łużna. Parafia świętego biskupa. Pozdrawiam świętego Marcina. Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Księdza proboszcza naszego może zobaczy, Stanisława Kubonian. Nasz syn Maksymilian dzisiaj został oficjalnie ceremoniarzem. No jest to dla nas ogromne przeżycie. Jeszcze łza wokół się kręci. Tak, o. Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni. Józef Strzesak z parafii Zblitowska Góra. W tym roku uczęszczałem na kurs ceremoniarza. Na pierwszej sesji, jak przyjechaliśmy, mieliśmy takie zapoznanie, od razu były wykłady. Trzeba było się szybko przyzwyczaić na pewno do tego systemu sesji. Łatwo nie było, było dużo pytań. Na każdej sesji następnej, a było ich 6, z tą dzisiejszą włącznie, na której już byliśmy święceni, ale na każdej sesji mieliśmy na pewno czas wypełniony modlitwą, wykładami, no i tym, za czym najbardziej nie przepadaliśmy, czyli kolegium, takim przepytywaniem, materiału było sporo. Dało się tego nauczyć, jak komuś zależało i naprawdę starał się, to sprawiało mu tu przyjemność, miał chęć pogłębiania tej wiedzy i interesowało go to. Biskup nie. Zaszczycił swoją obecnością dzisiejszą uroczystość, także było bardzo na bogato, jak sam twierdzi, tak lubi. Najwspanialsze jest to, że my nie popychamy naszego syna do kościoła, nie zmuszamy go, on sam chodzi, chce. Czuje taką potrzebę bycia blisko Pana Jezusa. Gdzie ty się tak przygotowałaś do tej rozmowy? Bardzo ładnie ci to wyszło. No jesteśmy naprawdę, naprawdę szczęśliwi. No, dziękujemy. Także... Mateusz Góra z parafii Trzeciewina. Ceremoniarzem jestem od 2016 roku. Bycie ceremoniarzem to dla mnie coś, dzięki czemu mogę się rozwijać duchowo. Dzięki tej liturgii bardziej mogę lepiej poznawać Boga, lepiej mogę poznawać istotę samej wiary, przez co się to przejawia w liturgii. Dzięki kursowi, który bardzo dobrze pamiętam do dzisiaj, poznałem wielu wspaniałych ludzi. I do dzisiaj w życiu kursu uczestniczę, udzielam się jako animator. Co pokazuje też to, jak taki kurs oddziałowuje na uczestników na przyszłość. To, że oni dalej są w tej liturgii, że oni nie porzucają tego, to się staje jakoby ich pasją, a przez to rozwijają się duchowo, mentalnie, stają się ludźmi dojrzałymi w wierze i dojrzałymi w życiu. Kolejny kurs dla ceremoniarzy i animatorów liturgicznych jest już za nami. To nie znaczy, że jest historią, bo tak naprawdę ci młodzi mężczyźni dopiero rozpoczynają swoją posługę. Będzie ich wszystkich ponad 130, którzy od dzisiaj jako ceremoniarze, jako animatorzy będą posługiwali w swoich rodzinnych parafiach, ale nie tylko w rodzinnych parafiach, będą posługiwali też po prostu w kościele, będą posługiwali w całej naszej diecezji, tam gdzie będzie po prostu potrzeba. Kacper Lach z parafii Dobra. Ceremoniarzem jestem od 2018 roku. Już przez ten rok zauważyłem właśnie, że taką, powiedzmy, tendencję, że młodzież nie jest jakoś w tym czasie, który teraz właśnie przeżywamy, w tym takim troszeczkę bardzo ateistycznym czasie, w takim świeckim czasie. No nie jesteśmy jakoś, służba liturgiczna nie jest pokazywana z dobrej strony, ale my jako ceremoniarze staramy się to zmieniać, pokazywać, że to jest nieprawda i no i swoim życiem, właśnie przez piękno liturgii, przez piękno tego, co Pan Bóg nam pokazuje w liturgii, chcemy pokazywać młodzieży, że to jest no nieprawda, że najlepiej właśnie wierzyć w Pana Boga, który jest bardzo dobry, który jest dobry i no i cieszyć się życiem, tak jak jako ceremoniarz. Jesteśmy właśnie po uroczystym błogosławieństwie nowych ceremoniarzy. Cieszymy się z tego licznego zastępu ponad 130 mężczyzn, chłopców, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę liturgiczną, ale co najważniejsze, pragną pogłębiać swoją więź z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem.
Było to niesamowite doświadczenie, kiedy właśnie widzieliśmy, jak nasze seminarium duchowne zapełniło się młodymi mężczyznami, chłopcami, jak kaplica seminaryjna wypełniła się po brzegi. Ksiądz biskup, wchodząc do kaplicy, wyraził takie pragnienie do rodziców, żeby rzeczywiście tylu kiedyś było kleryków w naszym seminarium. Modlimy się o to, pragniemy pracować z tymi chłopcami, formować ich tak, aby byli otwarci na głos powołania, na głos Chrystusa, który powołuje. Przed nami kolejny rok formacyjny. Kolejny rok, który będzie wyjątkowym, bowiem w tym roku mamy już ponad 230 kandydatów, których w dwóch turnusach będziemy przygotowywali do posługi bycia ceremoniarzem i animatorem liturgicznym. Radością ogromną jest ta chęć, to otwarte serce, to pragnienie młodego człowieka do poznawania liturgii. Z drugiej strony niezwykłą rzeczą jest to, że ciągle są animatorzy, którzy pragną się swoją wiedzą i doświadczeniem Boga w liturgii podzielić. Tak naprawdę kurs dla ceremoniarzy to nie jest jakieś wydarzenie, ani to nie jest żadne miejsce, tylko to są ludzie, to są kapłani zaangażowani, to są animatorzy, no i sami uczestnicy kursu.